Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj The Sims 4. To jest dziwna sytuacja, ponieważ włączyłem grę tak naprawdę i wszyscy ustawili się w dwuszeregu tak naprawdę. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co. Prawdopodobnie była jakaś aktualizacja, którą przeoczyłem, która coś wprowadziła, coś zmieniła, nie mam zielonego pojęcia. Ale okej, dobra, wracając jednak do naszej zabawy. Aha, no tak, racja. Zapomniałem, menu główne. Zarządzaj światami. Tak, zapisz i wyjdź. Muszę wyjść do menu, ponieważ jeszcze nie skończyłem domu. Musimy dzisiaj dokończyć dom dla Marcina, który już dorósł i który chce zamieszkać sam. Oczywiście, dobra, on nie chce sam zamieszkać. Ja po prostu to wymyśliłem, żeby go odseparować od reszty, po to, żeby zrobić miejsce dla pozostałych. Dobra, teraz mi się włączy mapa, okej. I tak, tutaj zaczęliśmy budowę. Zaułek Barjain, nie wiem jak to się nazywa, wprowadź rodzinę, nie, budowanie. Tutaj zaraz potworzymy troszeczkę jeszcze. Musimy umeblować tak naprawdę nasze mieszkanie. Domek, w sumie domek. Wielkości mieszkania raczej. To będzie malutki domek, skromny domek. Właśnie dla Marcina, ewentualnie dla jego dzieci i dla jego małej, skromnej rodziny. To nie będzie jakiś wielki dwór. Chciałbym tutaj wprowadzić jakieś takie mniejsze życie. Skromniejsze życie. Ale co z tego wyjdzie, zobaczymy. Zmienimy porę dnia na słoneczny dzień, środek, słoneczny środek dnia. Zobaczmy sobie teraz tak. Od czego by tu zacząć? Zacznijmy może od tego, co najważniejsze. Przede wszystkim tutaj teraz nie musimy się ograniczać w budżecie. Dlaczego? Oni są bogaci, mają prawie pół miliona. Ten dom w chwili obecnej jest wart 25 tysięcy, więc spokojnie możemy 10-krotnie zwiększyć jego wartość. Wówczas będzie 250 tysięcy i mniej więcej, no dobra, połowa może nie zostanie, ale mniejsza połowa, jeżeli taka istnieje, zostanie nam na koncie jeszcze w tej drugiej rodzinie, więc nie będzie większego problemu. Więc tutaj zrobimy po swojemu tak, jak tylko mi się zamarzy. Będzie mały, skromny, wielkością domek, ale bardzo ładnie właśnie umeblowany. Dobra, zacznijmy może od pomieszczeniami, będzie najprościej. Zacznijmy od łazienki, nie wiem dlaczego, ale chyba najprostsza sprawa. Tak, tu mamy drzwi. Zacznijmy tak, na pewno musi być toaleta. I teraz tak, możemy dać wiszącą, możemy dać tego typu. Pęcherz 10, wygoda 1, niezawodność, niezniszczalność, proszę was bardzo, tutaj mamy to. Nie wiem, czy ktoś w ogóle wstawia czarny kompakt, kiedyś takie rzeczy się robiło. Ale w chwili obecnej są białe, więc zostajemy przy białym. Tutaj postawimy sobie kompakt. Na pewno gdzieś musimy wstawić umywalkę. I teraz zastanawiam się, może damy jakąś szafeczkę, blat. To są zablokowane, staromodny blat, wysoka. Modułowy blat, też nie, wyspa kuchenna, blat. To są wszystko takie bardziej kuchenne rzeczy i to mi się nie podoba. Skorzystajmy może z takiego stojącego. Nowoczesnego, albo nie. Surowiec, może coś takiego, surowiec, tak. Pod brąz, dobra, takie czyste, gołe drewno. Dobra. Na pewno będziemy potrzebowali wannę. Można dać kabinę, oczywiście. Każdy woli co innego. Ja osobiście wolę jednak wannę za 12 tysięcy. Tutaj czytam. Czy zaraz przy tym, przy umywalce? Zróbmy może to tak, o. Tak. Jakieś ozdoby możemy zawsze dać, tak? No, zawsze będzie ciekawiej. Co ja tu zmieszczę? Wazon. Nie. Mały trochę. Daj mi coś większego. No, bez przesady. Ale to byłoby idealne. Tutaj. Okej. Na pewno jakieś lusterko. Wiszące. Nie za duże, nie za małe. Coś takiego bardziej surowego też musiałoby być. Ha, akurat. O, idealnie. Pasuje. Co my tu jeszcze mamy? Co możemy jeszcze wstawić? Na pewno jakieś dodatki. I na pewno oświetlenie. Zacznijmy może od oświetlenia.
Albo inaczej, od dodatków. Obrazy i plakaty jeszcze, dekoracja jakaś, przyda się. Coś związanego z... z łazienką. Co może być związane z łazienką? To nie, to nie. Czy ktoś ma obraz w łazience? Co macie powieszone? Jakaś muszelka, cokolwiek, nie? W ten deseń. W tym kierunku trzeba iść. Holender, nic tu nie ma. No to kiepskawą. Nie będę wieszał jakichś owoców, bo to nie ma sensu. Dobra, słuchajcie, w takim razie idziemy tak. Skoro nie będzie nic na ścianie na chwilę obecną, skorzystajmy może z lamp. Jakiś kinkiecik, poproszę. Gdzie są te kinkiety? One chyba są tańsze, więc tutaj wcześniej. O, coś takiego. Kinkiet oceania. Ewentualnie szkło morskie. I szkło morskie byłoby idealne. Tutaj jedna sztuka. Gdzieś tutaj druga sztuka. I tutaj trzecia. Elegancko. Dodatki. Same rośliny. Co ja mogę jeszcze rzucić tutaj? Jakiś taki wazon? Tutaj wazonik, tak. Więcej roślin. Tutaj wazonik. I co ja więcej mogę tu postawić? Nic nie postawię. Dywany, o. Teraz pytanie, który dywan pasuje do łazienki? To są za duże, przydałby się jakieś małe łazienkowe. Tekstylia. Dywan to nie. Ale taki dywanik by fajnie pasował. Tylko pytanie, jaki kolor? Pod zieleń? Nie do końca. To jest z różem, to jest za mocne. Pod brąz, o. Idealnie. Tutaj nie mamy takich typowych. A, widzicie, wycieraczkę możemy rzucić. Właśnie, wycieraczkę sobie rzucimy. Wycieraczka do butów. Zielona. Czarna. Czarna. Okej. Świetnie. Dalej, co możemy jeszcze tutaj dodać? Mamy okna? Mamy okna. Cud. Naprawdę cud. Czyli tak naprawdę łazienkę mielibyśmy już wykończoną. Taka w miarę prosta. No ale cóż więcej chcieć tak naprawdę. Ma być prosta, zwykła. Jest przestronna, także mogą się poruszać po niej swobodnie. Tu będzie kuchnia. Zróbmy kuchnię. Kuchnia zazwyczaj wymaga jednak troszeczkę więcej czasu też. Co jest standardowego? Białe, czerwone. W jaki kolor pójdziemy? Fiolet. Chociaż nie, czekajcie. Mamy pomarańczowe ściany, więc nie może być fioletowo. Biało, czerwone. Czerwone, nie za dużo czerwonego będzie. Chyba, że w ten sam kolor pójdziemy, ale to znowu będzie się zlewać. Ale dobra, spróbujmy, spróbujmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tu sobie może odwrócę w ten sposób. Tak. I teraz tak, blaty. Oczywiście najdroższe. Ale widzę, że nie ma tych kolorów, które potrzebuję, więc zobaczmy sobie może tak. Z tych też nie. Ale tu są, widzę, te kolory, które potrzebuję, czyli coś takiego pod żółty. Ewentualnie pomarańcz, ale lodówka jest żółta, więc weźmiemy sobie żółty. Elegancko. Tak. Tak. Tutaj. Tu musiałaby być kuchenka, powiedzmy. A oprócz kuchenki nie ma nic już chyba. Czyli zrobimy coś takiego. Ewentualnie może skrócimy, bo po co mi tyle tych blatów? Tu jeszcze wstawimy. A tu wstawimy jakiś stolik, może, nie wiem, ale no jasna. Bar, cokolwiek. Właśnie, o, skorzystajmy z tego. Coś takiego. Czy musiał być tak? Dobra, nie będzie coś takiego. Takie dziwne coś. Dalej, kuchenka, tak? Kuchenkę weźmiemy sobie tą najdroższą, oczywiście. Nie będziemy się pieścić. Weźmiemy sobie coś, co jest najlepsze, najdroższe. Najpiękniejsze. Okej, okay. Co my tu jeszcze mamy? To jest jakiś nowoczesny coś tam. Okap kuchenny, tak. A, może się przydać. W sumie. Musimy dać go wyżej.
nawet będę musiał dać jeszcze alarm. Znając życie, oni tu podpalą, więc... Okej. Dalej, co my tu możemy jeszcze wrzucić? Na pewno wrzucimy sobie jakieś takie sprzęty kuchenne. Mikrofala. Podstawa. Któż nie używa mikrofali? No chyba wszyscy. Ekspres do kawy. Jako, że go rzadko używam, to wstawimy go w tym rogu. Dalej, co my tu możemy jeszcze rzucić? Co my tu jeszcze mamy? Mam jakieś... zaparzacz do herbaty. Jakieś... Nie, to już więcej nie potrzebuję. Zasłony, o! Zobaczmy, zasłony. Co ja mogę dać z zasłon? Panel chata. Fajnie brzmi. Ciekawe, czy jest taki kolor, jak potrzebuję też. A, dobra, może być. Dziwnie to będzie wyglądało troszeczkę, ale... Ja nie mam głosu, no przecież. Hello. Dobra, jakiś kosz. Plastikowy śmietnik, miły czyścioch. Ten najdroższy. Oj, Jezus, nie, może jednak nie. Kosz na śmieci. Zwykły, najzwyklejszy. Tak, żeby nie musieli chodzić i wyrzucać się nie wiadomo gdzie. To wstawimy sobie ten kosz gdzieś za chwilę tutaj. To usunę, a tu będzie kosz. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Potrzebujemy zlew. Zlew możemy sobie dać tutaj z tych. Tylko myślę, że damy go jakiś taki zwykły, zwyklejszy. Ha. To jest teraz dobre pytanie. Coś takiego. Tutaj. Dobra. Tutaj mamy różne dekoracje. O, jeszcze właśnie szafki wiszące. Szafki wiszące się przydadzą. Będą ładnie wyglądać, komponować się zresztą. To jest żółty, chyba żółty braliśmy, więc ok. To jest trochę wysoko, dajmy sobie może tutaj. Ok. Nie za wysoko, nie za nisko. Dobra. I segmenciki, o, proszę bardzo, ale tutaj nie, to już wystarczy. Teraz zróbmy tak, w dół i krzesła, krzesła barowe, stołki barowe. Wrzućmy sobie, jako że to jest nowoczesne wnętrze, nie mogę dawać takich retro krzesełek. Ale możemy dać takie, na przykład, nowoczesne. Pytanie, czy oni tu wejdą? Teraz tak się zastanawiam. Czy oni tu w ogóle wejdą? Czy będą w stanie tutaj usiąść? Zobaczcie, to jest bardzo mało miejsca. Czy oni tu przejdą w ogóle? Dobra, myślę, że tak, no teoretycznie... Czy ja bym przeszedł? No pewnie, że tak. Ja bym się zmieścił bez problemu. No to się jeszcze okaże, zobaczymy. Coś jeszcze stąd? Chyba nic. Aha, tutaj właśnie, dekoracje. Dekoracje. Co my tu jeszcze mamy? Kredens, co tu jest? Etażerka jakaś. Nie. Etażerkę dam może tutaj. Fajnie wygląda. Może się przyda. Dyplomy jakieś to też nie. Stojak na butelki. Gdzie mogę dać stojak na butelki dać? Czy ja potrzebuję stojak na butelki? Dobra, damy go tutaj. Jakieś garnki. Nie, to też nie, to odpada. Co my tu mamy dalej? Stojak na przyprawy. Damy go tutaj. Takie małe pierdoły, za przeproszeniem, ale... Dodaje to smaczku jednak. Owoce. Pytanie, czy mają gdzieś miejsce, żeby w ogóle kroić. To też jest ważny element. Kosz przypraw. To nie, jakieś szafki. Misa owoców. To już też nie, to już wystarczy. Dobra, wystarczy w zupełności. Gdzieś tu mają miejsce, tak żeby to mogli kroić chyba. Bez problemu. Rośliny domowe, o właśnie, zobaczmy, czy możemy z roślin coś dać jeszcze. Są wiszące? Chyba nie. Nie widzę przynajmniej. No, są takie, ale to nie do środka, nie do wewnątrz. Dobra, mamy łazienkę, mamy kuchnię. Chyba mi zejdzie troszeczkę dłużej na stworzenie tego wnętrza. Sypialnia, mamy jedną sypialnię, drugą i trzecią. Ewentualnie możemy zrobić troszeczkę inaczej. Możemy zrobić sobie w jednym pomieszczeniu gabinet. I chyba tak zrobię, tak będzie najprościej. W tym najmniejszy. Tu mamy 4 na 2, 4, 5, 4 na 2, 4, 6. Czyli w tym najmniejszym pomieszczeniu zrobimy sobie gabinet.
Albo nie, na odwrót, w tym większym. W tym większym gabinet jednak. Tu jest główna sypialnia, więc tutaj musimy dać... I zrobimy wszystko nowoczesne. Takie w miarę nowoczesne. Niebieskie, zielone, czerwone. Czarne. Też może być. Okej. Zasłony. Pytanie, jakie zasłony to będą pasowały nam do środka, do tego wnętrza. To są zbyt nowoczesne, to też zbyt nowoczesne. Inaczej, nie nowoczesne, ale... One są troszeczkę zbyt retro. Ja potrzebuję nowoczesne właśnie. Zobaczmy to. Dobra, coś większego. Okej, inny kolor. Dobra, dajmy coś takiego. Elegancko. I teraz tak, na pewno gdzieś komody wrzucimy. Szaf nie ma, więc spokojnie. Neo. Szafa nie. Coś pod niebieski też. Czarne. Czarne z niebieskim. Dobra. Patrzcie, szklane tu jest. Szklane, jakiś szklany element. Lustro. Teoretycznie powinno być takie lusterko. Lustro ścienne, ale nie takie zwykłe. Lepiej jakoś w jakiejś oprawie. Tylko też może nie takie. Tu widzę jakieś nowoczesne. Szczerość. Tutaj w rogu. Patrzcie, oświetlenia je dam do kuchni. Nic nie mówicie. Zaraz tu rzucimy oświetlenie na górę. Wiszące. Pierścień światła. Czy może być coś takiego? Pewnie, że tak. Idealnie pasuje teraz. W tym momencie tutaj zrobimy chyba bardziej pod niebieski. Dobra. Co my tu mamy dalej? Jakieś obrazy, jakieś zegary, tak? Zegary może niekoniecznie. Ale tutaj stoliki. Dlaczego by nie? I tutaj znowu stolik Neo się nasuwa. Czekajcie teraz, tak? Tak, ok. I teraz tak, tutaj damy sobie jakieś dekoracje, rośliny domowe może. Jakiś obraz możemy rzucić na ścianę, bo tu mamy chyba wolną przestrzeń. Tutaj sporo. I tutaj również. Dorzućmy tutaj obraz. Tylko teraz pytanie, coś takiego, żeby nie drażniło. Coś takiego ostrego. O, tak. To jeden za 8000. Portret małżeński może nie. Tu mamy jeszcze coś. Też takie w czarnej ramie. Dobra. I jeszcze jedno zdjęcie by się przydało. Jakiś pejzaż. Też najlepiej czarny. O! Elegancko. Dobra. W dół. I teraz tak, mamy znowu ogromną wolną przestrzeń. Teraz co ja mam z tym zrobić? Jakieś rośliny tu wrzucimy sobie. Okej. Coś takiego. Inny kolor może jest. Taki czarny. Dobra. Weźmy sobie dywan. Dywany. Gdzie są dekoracje? Dywany. Teraz taki dywan jakiś większy. O, na przykład. Ewentualnie z tych. Tylko teraz coś w niebieskie znowu, żeby wpadało. Ewentualnie coś ciemnego. Czy znajdziemy coś takiego? Chyba tak, jest tutaj. Okej. Dobra, nie komentujcie tego po prostu. Taka prośba. Ja już widzę, że komentarze się posypią. Chłopie, co ty robisz? Kurczę, no. Okej, dobra, spróbujemy coś takiego. Może mi się znudzi, jak mi się znudzi, to zmienię na coś innego. Patrzcie, oświetlenie dałem. Już oświetliłem te pomieszczenia. Ale to... dobra. Kurczę. Ja to skasuję. I to też. Chyba to ma lepsze oświetlenie. Ale widzę, że słabsze. Okej. No za dużo tych żyrandoli. Absolutnie.
Dobra. Mhm. Dalej. Zapamiętajcie, oświetlenie już dawałem ostatnio. Czyli tak, teraz znowu tutaj dekoracje, rośliny. Myślę, że coś mniejszego, coś co można postawić. Na przykład właśnie coś takiego. Okej. A tutaj co? Taką donicę jakąś, o właśnie, coś trochę różowego. Troszkę jakiś inny odcień. Co my tu jeszcze mamy? To jest duże, ale niestety... O, czekajcie. Nie, to jest na zewnątrz w ogóle, także nie może tutaj stać. Absolutnie, chyba że coś takiego byśmy jakoś umieścili. To też teoretycznie na zewnątrz bardziej, ale fajnie się prezentuje, gdyby tak postawić tutaj. O, no, tak troszeczkę nowocześniej. Dziwnie, co? Okej, ale to są rośliny domowe teoretycznie, chyba. Donica konkretna, ta masywna cementowa donica wygląda konkretnie. Dokładnie. Stąd jej nazwa. Idealnie uzupełni wystrój patio lub werandy. Dobra, może być w sypialni w moim przypadku. A widzę, że kończy mi się czas. Kurczę, nie przypuszczam, że budowa tego domu zajmie mi aż tyle czasu, że aż tyle godzin poświęcę na to. Właściwie tyle odcinków, nie godzin. Chociaż nie, dobra, godzin. Dobra, czyli tak, pozostało nam w następnym odcinku zrobić tak, gabinet, zrobić drugą sypialnię, która prawdopodobnie będzie sypialnią dla dziecka. Zrobić salon połączony z jadalnią, zrobić przedpokój, zrobić tutaj oczywiście tą werandę i oczywiście zająć się ogródkiem, chociaż ogródek tak naprawdę tutaj niewiele z niego zostało, ale coś tutaj wrzucić, jakieś ozdobne rośliny, ewentualnie basen, chociaż na basen tak naprawdę szkoda miejsca. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy. Tymczasem dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa!